Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj jest... O, ranny plaga. No cześć, no, no ja też się nie cieszę, że nie nagrywam. Nie, przyjechało obok. Przynajmniej gra jest dobra. Nie, no stary, coś tu przyjechało obok. Gdzie? No tutaj coś jeździ w pobliżu. Musisz uważać. Dobra. Za tą górką jeżdżą. Tu się schuj. Nie, tam nie wyjeżdżaj, tam są wrogowie. Tu z tej strony chodź. Okej, okay, gramy dzisiaj w World of Tanks. Darmową bardzo fajną grę. Każdy chyba zna. Legenda. Aktualną, chłopie. Mówisz? To. Jeszcze tylko informacyjnie. Na kanale Plagi pojawiła się druga część naszej rozgrywki w World of Tanks. Dokładnie tak. Także zapraszam na jego kanał, link w opisie. A my wracamy do zabawy. Czekaj, nie widzę. Dobra. Właśnie, dlaczego gramy? No bo weszła nowa wersja. Dokładnie. Wersja 1.0. Z nowym silnikiem graficznym. Z nowym systemem zniszczeń. I nowe mapy w HD też są. Patrzcie, jak rozwalam to wszystko. No, ustawiliśmy sobie ustawienia na Ultra. I oczywiście. Dlatego tak fajnie to wygląda. No a jak? Bogactwo. No nie. No ale wiesz, no troszkę to ważyło, nie ukrywajmy. A no to troszkę ważyło. Trochę giga ważyło, no ale warto było pobrać. Nie ma dobrej gierki bez ważenia. Dokładnie. Tak przy okazji, tam na dole w opisach, zarówno u mnie jak u Plagi, znajdziecie oczywiście linki i znajdziecie specjalny kod, dzięki któremu będziecie mogli w razie czego zarejestrować się, będziecie mogli dostać kilka fajnych rzeczy, między innymi czołg premium. Będziecie mogli dostać 7 dni premium. Ja sobie muszę przeczytać listę, to jest strasznie dużo rzeczy. Ja nawet wiem, jaki to jest czołg. Materiał eksploatacyjny. Czołg T-15. O, widzisz dobrze. Tak jest. Materiał eksploatacyjny również premium. Tak. I rezerwy osobiste. Tak, same fajności. Dokładnie. Tylko ten kod jest oczywiście tylko dla nowych graczy, nie? Czy jak zakładacie nowe konto, to jak najbardziej. Jeżeli już posiadacie i gracie, no to niestety. Może nie zadziałać. Co? No co ty gadasz? My tutaj. Nieprawda. Wszystko jest dobrze. Musimy po prostu, nie można tak wywalać się naprzód i no. No my to zostaliśmy bardzo w tyle, nie? Czekaj, nie mogę przejść przez ten budynek. No co ty chciałeś, taki mur z ręki? No co ty, a jaki gruby, o kurczę, teraz widzę. No. Nie zwróciłem uwagi. Dwa metry głośni, Paweł mówi, ja pierwszą po to. No przecież ja wjadę na ten, jak przez, no. Jak przez masło. No jaha. Oczywiście. Masło. Słuchaj, ktoś nam się gdzieś ukrył. Tory, tu jest pełno poukrywanych. W ogóle, wiesz co, nie marnujmy czasu, od razu jedziemy może na flagę, nie? Przejmiemy ją. A, dobry pomysł. Także ja może... Co ty robisz? Wow, co tu się dzieje? Ktoś tu stał? Ta, stoi tu ktoś. Co ty gadasz? No rozwalony czołg tu stoi. No dobra, no ale ten... Jakiś gościu chciał wjechać przez dwumetrową ścianę znowu. O, taki sprytny jak ty. No widzisz? Dobra, nie, przejedźmy teraz. Tylko uważaj, bo oni się w krzakach czasami chowają. O, ktoś mnie dostrzegł, ktoś mnie dostrzegł! Gdzie? Miałem żaróweczkę. Co? Ktoś mi widział, gdzieś w krzakach ktoś coś siedzi. Ktoś siedzi w krzakach. O, widzę go, widzę go. Na... Aha. No, z przodu na górce. Czela do mnie, Paweł! No ale ja nie widzę, no stary, co ja ci mam zrobić? Z przodu na górce! Z przodu na górce. Zaznaczyłem ci go. Zaznaczyłeś mi go? Dobrze, poczekaj. Przed nami na górce. Widzisz go już? No już teraz widzę, ale on daleko, to jest Cromwell B, tak? Tak, 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 napierdzielaj do niego. No ale jak napierdzielaj, ja go nie widzę, on jest za górką daleko. Spoko, zauważ go. Zauważę go, no jak go zauważę, to mu strzelę po prostu. Wyślij gołębia, niech zrobi zwiad. Jak ja ci wyślę, to ja ci wyślę pocztówkę chyba. No to wyślij mu pocztówkę. Jak mi się ten pociąg, znaczy pociąg, czołg zapali. Pociąg, ty bo nam przejmują ty, bazę. No i co ty robisz, dlaczego no tak nie. Jest? Dobra, wiesz co, to chodź przyjmiemy ich bazę. Nie, nie, musimy ten... No stary, nie dojedziemy tam przecież, to ty gadasz. A, no tak, a wiesz, że zostaliśmy tylko my i jeden koleś? O, jest, jedzie, jedzie, patrz, uważaj! Jedzie, trzaskaj go! O Boże! Dawaj go! On szybciej może strzelać, ja tak nie mogę szybko! Doku jedzie skubany szybko! Ja pierdzielę, muszę wziąć tym razem szybszy czołg! O Boże! No, napierd... Jak on szybki jest! Jak jakaś motorówka! No ja mam za mocny... Och, come on! Trafiłem go! Co ty powiesz? Trafiłem... O, zabili mnie! Żyjesz? Chyba nie! Jak nas rozgromili, no chłopie. Bardzo szybko, musimy wziąć coś szybszego, wiesz? Nie wiem. Nie będziemy grali takimi pancerniakami na odległość, tylko będziemy grali coś na szybko. Ale z tego tieru? Nie wiem, zobaczymy. Coś wymyślimy jeszcze, nie? Przegraliśmy, Paweł. No wiem, że przegraliśmy. To ja nie wiem. To trzeba wyciąć. Nie, nie, nie. Dobra, pokażemy, no jaka jest prawda. Ta gra nie jest łatwa. No, nie zawsze jest fajnie, nie? Nie zawsze jest łatwo. Poza tym my się rzuciliśmy na szóste tiary, to w sumie może no tak dokładnie, być. Dokładnie, może tak być. Troszeczkę. Dobra, to co, może weźmiemy na niższe tiery po prostu. Dobra, weźmy coś na niższe. Tak, coś na niższe. Co, to byś, jaki co proponujesz? No nie wiem, no. Trzeci! Weźmy coś na trzeci, o. Trzeci teraz. Amerykański. Trzeci amerykański, dobra. Ta. Locust? Czekaj, Locust. Ja bym coś poszukał, coś szybkiego najlepiej. Mobilność 730 ma. Tak? Bardzo szybki. No. O, faktycznie.
To ja biorę lotnictwa. Tylko siły ognia ma 45. Żywotność ma 8. No dobra, okej. Okay. Dobra, nie, to jest jedna z większych żywotności na tym tierze. Dobra, okej. Okay. To ja biorę Locusta. Dobra, ja też wybrałem Locusta. Gotowy. Locust, i lecimy. Locust, będziemy grali w Locuście! Słuchaj, czemu nie śpiewasz? Ja jestem czołgistą. Co? W czołgu też śpiewają piosenki. Tak? Na przykład śpiewają bum tararara, rira, siedzę sobie w czołgu właśnie. Nie. Się świeci światło w środku i niech tu nie gaśnie. Dobra, na, 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 na. Włączam jakąś ten... Nie kojarzysz piosenki? Nie, nie kojarzę. A, bo ja bitwy nie włączyłem. No właśnie, chcę powiedzieć, żebyś włączył bitwę. Będzie prościej, no. Mógłbyś zamiast... powiedzieć. No bo chciałem ci powiedzieć, ale ty śpiewałeś tak ładnie, to mówię, a nie będę ci przerywał, wiesz co tam. A, no spoko, nie? No, dokładnie. Bożko, nagram jakiś singiel kiedyś, nie? No dobrze, dobrze, jasne. Będzie się nazywał Plaga na mikrofonie, pozdro na rejonie, hej, co u ciebie. Tam będę rapował i śpiewał też. Wiesz? Dobra, okej, okay, jasne. Tak. Może się zobaczymy po prostu w bitwie, co? Mówicie tam. To się zobaczymy w bitwie. Jak to? Nie. No nie? Mówisz? Ja myślę, że takie czaty, wiesz, takie prywatne czaty są dobre dla odcinka, nie? Bo widzowie nas tutaj poznają, wiedzą, że jesteśmy w porządku. Tak, no od początku do końca. Tak, pa, już mamy bitwę. Dobra, leci bitwa. Było dużo czekania, pa. No nie, no klasztor. Długo się nie czeka. O, klasztor, fajnie, w mieście tak trochę lepiej będzie. Ej, a wiesz, kto ma pojazdy premium w tej grupie? Pomyślmy. Tylko my. Ładnie. No nie, widzowie też mają pojazd premium. Na pewno. Przecież jeżeli zarejestrowali się tam na dole przez ten opis, przez link, no to mają premium. To mają darmowy pojazd premium, a nie te koledzy zespołu. No, dobra. Ej, powiem ci, że to będzie sroga bitka. No, domyślam się. I tu jesteś, a tu jesteś Locust. Takie malutkie te nasze czołgi, nie? No malutkie, ale szybciutkie będą. Tak na pewno. Ej, patrz jaki ten z tyłu za nami, jaki duży jest. Skupię dwa razy większy, maszyna jak nie wiem. Ale wiesz co, dobra, lepiej jazda. Dla nas, lepiej dla nas. No i patrz jak on nie... No, nie ruszył. No, wyprzedziłem cię. Tamtym to w ogóle ledwo się ruszy. Ty patrz gdzie jedziesz, a nie wyprzedziłem cię. Daj, motorówki, chodź zajedziemy komuś drogę. Myślisz? Nie no, żartuję. Nie, to nie jest dobry pomysł. Naprawdę. Bardzo zły pomysł, pojedziemy bardzo dookoła mapy. Jak dookoła mapy? No tędy, jak... Ale stary, tam musimy przejść. A, faktycznie, jaki czekaj. Skok zrobiłem? O, rany! Stary, jedź! poczekaj, bo się zawiesiłem, rozpędziłem się i tam gdzie trzeba. No nie, ja skoczyłem, chłopie. No ja wjechałem w skały, no kurde. No świetnie było. Dobra, udało się. Dobra, jedź prosto. Co to znaczy uszkodzenia krytyczne? Wiesz, coś ci się stało. To przez ten upadek, wiesz? To nie jest dobry pomysł, ten skakanie. Mówiłem. Jedź. Opanuj emocje. A to ty jesteś uszkodzony. Co ci się stało? No upadłem na gąsienicę. O. No moja gąsieniczka niestety, wiesz teraz. Gorzej byś na lufę wywalił się. Co? Piero by było. Lufa złamana. Lufę. No właśnie. Paweł złamał lufę na pierwszym kamieniu. Tak bym nazwał to. Chłopie. Zobacz jak. Czemu hamujesz, jak ja hamuję? Ja to i w ogóle nie puścił lufę. Pierwszego, nie? Jeźdź pierwszy, jasne. Nie no, wiesz no. Ej, coś po lewej jest, naszej. No, dawaj, zajeżdżamy go tutaj. Czekaj, o, tutaj, no, tak. No, aż tu, ale tu nie wjedziemy chyba, co? Wjedziemy. Nie no, dobra, poczekaj, pojedziemy tędy. I pilnuj ten, żeby nam coś nie wyjechało. Dobra, to pojedziemy teraz w lewo, nie? No teraz w lewo i ten, i gościa tutaj sprzątniemy. Ktoś jedzie w ogóle. Czekaj, coś tu się dzieje, poczekaj, on skrzaka gdzieś. Jest bitka. Paweł! A, kurde! Działa. Czekaj, jaka bitka? No tu jest koleś, no nie widzisz go? Poczekaj. Przed nami. No tutaj gdzieś, nie? Po prawej. No tu! Tu jest kolo! A, dostał w łepek! No tak, zauważył mnie. Wyjeżdża, jedzie. Nie jedzie. Pyk, też go walnąłem. Dawaj, strzelaj do niego. Wale, ładuje. Zabity, jest, ładnie zabity. Pięknie. Teraz drugi po lewej tu jest jeszcze. Po lewej? Taki mały, ledwo żywy. No faktycznie, coś tam takiego malutkiego jest. Tak? 24 życia jakiś, MTLS. No faktycznie, coś tam się chowa. Ale on z daleką jest. Dobra, już zabili go nie ma. Go, dobra. O, tu jaką mamy pozycję snajperską, ale wiesz co, nie wiem czy damy radę, bo my jesteśmy takimi małymi czołgami tylko. Dobra, ale za krzakami schowanymi. Mówisz? Jak my wygramy tego mecza, chłopie. O, widzę kogoś, pyk, poczekaj, dostał. To mów gdzie tam jest, to będę pomagał ci. PZB2. PZB2, tak? Mówię ci, kim on jest, żebyś się może pokapował, widzę. Strzelam. Widzę, czy czekaj, próbuję znaleźć jego... Nie mogę celować. Jest to ciężko go trafić, bo on jest bardzo daleko. No, masz rację. I trzeba by ogólnie celować bezpośrednio w jego czuły punkt. Za nami, Paweł! O kurde! Co ty gadasz? Jedzie!
Dwóch! Dwóch! Strzelam do niego, strzelaj! No nie poczekaj! No poczekaj, no przecież próbuję! No pojechałeś na chłopie! Nie panikuj! Nie panikuję! Nie panikuję! Nie panikuję! Nie panikuję prawie, nie panikuję! No. Dobrze wyłapałem! O rany! Co to było? Wjechał mi na czołg, taki ładny mecz już był, no. Co ci wjechał na czołg? Dobra, wracaj do garażu czy coś. Wróć do garażu, py. No. Jak się? O, rany. To było dobre, pęci. Nie no, to było naprawdę bardzo ten, bardzo pozytywne. My lubimy bardzo pozytywnie grać, oczywiście, jak wszyscy wiecie, także... Widzieliście, co Paweł zrobił, wjechał mi mówi, daj się ma, się wjecham ci na lupę, same, czy co? O, tak, jasne, że te same. To jestem takie... gotowy. Dobra. Nie możemy wziąć bitwy? Nie, pojazd w bitwie jest. Co? No. Jak to jest w bitwie? Nieprawda. Tego nie możemy wziąć drugi raz. Idziemy na inne tiery, chodź. Mówisz? Dobrze, zmieńmy coś teraz. Na czwórkę ja bym zszedł na dwójkę nawet. O, to dobra, to dwójka. Zejdźmy na dwójkę. Combat car. Dobra, co my tu mamy? Pojedziemy. Weź czekaj, o, tego light, weź tego light, jak on się nazywa? Light tanka, o. Tak, gotowy. Zobacz. Bardzo szybki. On jest bardzo szybki. Tak, gotowy? Żebyśmy mogli, wiesz, okrążyć, tak, gotowy. Będziemy mogli okrążyć kogoś, jeździć dookoła i strzelać do niego. A, zrobimy to. Nie no, nieźle, nieźle. Tak będzie najlepiej. Hobby. No znaczy, ale ten mecz mi się już podobał, ten drugi, nie? Znaczy wiesz, no przede wszystkim trzeba zawsze grać taktycznie, my jeszcze nie gramy taktycznie. My zawsze gramy, my gramy tak jak zawsze. Ja oglądałem live'a z WOTA kiedyś, to wiem jak się w to gra, okej? Okay? To czy wiesz, czy nie wiesz, to nie znaczy, że nie grasz tak jak lubisz grać, czyli po prostu wiesz, na szybko. Szybka akcja. A my to musimy grać pełną akcji. No oczywiście, że tak, ja nie będę stał w krzakach przez pół odcinka. Ja muszę wjechać na środek i muszę walczyć. Chłopie, ja wolę 10 meczów przegrać, ale w walce zginąć niż siedzieć za krzakiem. Dokładnie. No. Jakie mamy kurduple. Widzisz, nawet tutaj była taka, co? Aż takie małe? Kurduple. Patrz. No, faktycznie. Dlatego było napisane lekki czołg. No dlatego jest lekki, bo jest mały po prostu. A to nie taki, że z aluminium. A melinium? Nie, 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 w żadnym wypadku. Nie mam. Dobra. Czekaj, nabierzmy ten kurs, a jedziemy prosto czy na bok? Prawo. Ja bym pojechał w lewo, od lewej. To w lewo. Bo tam jest woda, dobra. Wiesz, od prawej jest woda, więc nie wiem czy mój pływa. Mój chyba nie pływa, wiesz, ale nie wiem jak twój. Nie, że ten jest ten sam. Już się zdarzyłem z kim. O nie, chyba że ja chcę skręcić w lewo, no daj mi przejechać. Ja skręcam, patrz. Kurde. O doganiam się. Chodź, tu weź. Między drogami tam. Jak między drogami, a nie tędy, tu. Prosto? Pa na mnie. Już niszczy, no wziął już poniszczył, no. Po co im mur? Nikt nie kto to będzie Paweł naprawiał? No kto to będzie naprawiał? O, chodź, patrz, pojedziemy sobie tędy. Przez budynek. Walił w niego. Dobra. Żartowałem. Mój czoł chyba nie jest taki mocny. No walką się chciałeś sprawdzić. O, patrz, da się. Kibelek przyjechał. A tutaj, patrz, jakiś mniejszy. O, wow, coś tu zrobił. Normalnie, wyburzam budynki. Ja, przecież tam Krzysiek mieszkał. O, kurczę. Stary Krzysiek, no... No i co ja teraz zrobię? Krzysiek nie będzie zadowolony. No o, i czołgi widać. Paweł, po prawej. Co? Po prawej? A, no dobra, już. Przestań się bawić, no ty się bawisz, no, że ty ja się bawię dobrze, jak zawsze. Tu już czołgów jest pełno, chłopie, dawaj. Dobra, tu już jadę za tobą. Poczekaj, no, widzisz, że czekaj. Przez studnię przejadę. Czy mogę przejechać przez studnię? Tak, pewnie, tak. Że tak. Co, wjechać ci na ten, na czołg? Nie. Spokojnie, Paweł, musimy to taktycznie. No trzeci to już musimy wygrać, nie? No do trzech razy sztuka, jak to mówię. A, nawet w czołgu. No właśnie, nie no, w czołgu tym bardziej. A, 100%. Czy nas bardziej nie widać przez to, że rozwalamy pół miasta? Na pewno. Kurz się unosi wtedy i nas nie widać. Przepraszam. Proszę się opanować. Patrz, tam stoi jakiś. Widzę go. T-26, zauważył mnie. Ta, strzeliłem do niego. A my mamy działka jakieś, a nie... Chciałeś? No, widziałem. Strzelaj do niego, bo mnie no, zabije. Poczekaj no. O, pięknie, zajechałeś w drogę. Nie ma za co. Tam u góry. O, dobra, ładnie. Dawaj ten R-35, wyjeżdżamy. Gdzie? Na niego dwóch. Po prawej stronie. R-35, dobrze. Tu, już go widzę. Jedzie. Dobra, widzę. Nic mu nie robię. Ała! Strzeliłem w ciebie. Przeładowuję, dobra, cofam. Dobra, przeładowuj. Poczekaj. Dobra, wyjeżdża chyba powoli. Możesz strzelać? Ja nic nie mogę zrobić z tego działu. No, ciężko tym jest, tym go nie? Nie pokonamy, mam powiedziane. Tak? Ale cofamy, Paweł, bo tym go nie pokonamy. A on jedzie do nas. Wiesz co, trzeba zawrócić. To najlepiej na przedni napęd daj. Ale najsłabszy masz pancerz z tyłu. No dobra, ale stary, jadę szybciej, jak jadę do przodu, nie?
Dobra, to okrążamy tą górkę z powrotem, jedziemy do nas. No, jedziemy stąd. Nie, nie, to I jest... pół życia zabrał. No, tak mniej więcej. Łobuz jeden. Gałgan! Trzeba słuchać swojej załogi, oni tam mówili, tym go nie pokonamy. Wytoczyć większe ciało. Oj tam, o chyba, za mały. Chyba, wino nie, chyba wina nie będzie w tym roku. Za mała lufa. Szerszą lufę se kup. Tak, większą lufę musi mieć. O rany. Tak mówił totalnie. O, coś przeleciało obok mnie, stary! Paweł, nie daj się tam. Widzą mnie znowu, kurde. Chowaj się. No gdzie się chowaj, stary, jak ja się chowam za cały czas. Co ja jestem jakiś za krzakiem? O, dzień dobry. Bo tutaj na tego cruzera możemy wjechać. Albo tamtym pomysłu, oni tam w Wiedniu są teraz. Nie, chodź tego RHR nie ma, nie możemy. Tak? Może na tył. Na plecy mu wjedziemy. Może no, na plecy to może go uszkodzisz. Tak, dawaj. No, no, z tym mediumem tańczy tam. Dokładnie. O, trzeba wesprzeć mediuma. Medium, nie przejmuj się, jedziemy do ciebie. O, o, o. A jest przód znowu. By, to zajmiemy go chociaż, może się skupi na nas, to jest medium. Oj, poczekaj, chyba nie mogę. I coś nas namierzyło, zauważyło. O, tam widać jego tą gąskę. Gąskę? Zaraz się wytoczy. Co to jest gąska? Pyk, gąsienica, no. Poczekaj, muszę trochę wycofać, nie mogę niżej lufy dać. Ej. Dobra, chodź z tej strony. Nie mam problem, moja lufa jest za wysoko. Lufa mi stanęła. Tu jest cruiser. Co? Tu jest cruiser jakiś. Gdzie masz? O, widzę. Skoczymy na niego, chodź. Skoczymy? No dobra. Tak. A tak z rozpędu, nie? Tak. No tak, stąd. No dobra, dawaj. Bo nie, ktoś strzela, dobra, cofaj. To cofaj! Żartowałem! Jeżeli Paweł, z tym skokiem to głupi pomysł miałeś. Mówiłem ci, żebyś nie robił takich rzeczy. Bo tam MTLS, widzisz go? MTLS po lewej. T29 uszkodzony, widzisz? Chwila. Jaki MTLS? Tam, gdzie ja teraz patrzę, patrz. Widzisz, gdzie ja patrzę? No, T29 uszkodzony, widzisz? Poczekaj. O, widzę, R35 jedzie. Dobra, nie ważne. A! Dobra, zauważył mnie! Tam MTLS się widzi. Zauważył, to faktycznie, no. Zauważył mnie. Tego chciałem rozwalać, wiesz? MTLS-a. No, no, jasne. Tak. Dobra, wiesz co, ja spróbuję jakoś to zrobić, ale... Ja mu chyba nic nie zrobię. No chyba ja też mu nic nie zrobię. No chyba... Dobra, nic, jedziemy z powrotem. Czekaj, bo... Dobra, chciałem się na niego wychylić, ale... To nie jest dobry pomysł. Wow, czołg mi się wywrócił prawie. Co? Chłopie. Wyjeżdżają zaraz. Dobra, dobra. 35 tu jedzie. Ale się zdziwi mocno. Pa, 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 pa. Wyjeżdżamy na tego cruzera. Tego, którego? Cruzer? Zepsuł nam kolegę. Kolegę zepsuł, no jaki łobuz. O, wyjeżdża. Wyjeżdża. Dawaj do niego. Aaaa! Ojej. Dobra, to nie jest dobry pomysł. Dobre, dobre. Spokojnie, ostrożnie. Musimy ostrożnie, tak? Wiesz, ten R, czyli musimy coś mocniejszego. O nie, znowu wyjechałeś tutaj. Ja mu nic nie mogę zrobić, stary. Znowu na mnie wyprułeś? Czemu znowu na mnie wyprułeś? Nie. Ty masz... Ej, ty masz 106 życia? No. Dlaczego tak? Bo ty 16. Jaki łobuz. Normalnie wziął i więcej życia ma. Jestem lepszym czołgowym. Ja, ty czołgowym nie jesteś nawet. No na pewno nie. Naprawiam sobie tu parę rzeczy. Gąsienicę sobie naprawim teraz. No gdzie we mnie wjeżdżasz, typie? Szósteczka, co to jest? No naprawa. O, fajnie. No ale to nie naprawia, nie daje życia więcej, tylko tam dorzuca, wiesz, dodatkowy tam ten. Czy oni nam przyjmują naszej bazy, okupacja, jedziemy. Tak? Paweł, jej, dobra, jadę. Jesteśmy szybcy. Najszybciejszy. Wow. Dobra, już jadę. Tam celuj, bo oni mogą już tam być. O, są, M2 Light. I H35. O kurde! Wow. 10 życia mi zostało. Ja mam 16 i zrobiłem stary beczkę. W powietrzu, czołgiem. O nie. Po moim czołgu już będzie, wiesz? Myślisz? Tak, to skakanie to nie był taki najlepszy. No mówiłem ci, nie skacz, a ty co? Oj, zginąłem. Oj, chyba mnie zauważyli! Ja już się wycofuję, znaczy dobra, atakuję w takim razie, skoro ty zmierzyłeś. Nie wiedziałem, że skakanie jest niebezpieczne w tej grze. Aaaa! Gdzie sobie tam wjadę, wiesz? Dobra, mnie nie mam. To ten, no, weźmy coś. Trzy mecze, wszystkie trzy przegrane. Spróbujmy do 4 razy sztuka może, co? Do 4? Do 4, no pewnie, że tak. Ja spróbuję jeszcze raz. Na twoją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność, weźmy teraz coś mocniejszego. Ale jak teraz nie pójdzie, no to co? To w komentarzach napiszą, że to Pawła wina jest, bo co? Ty chciałeś. Dobra? Dobra, nie, teraz wygramy, teraz czekaj, weźmy, czekaj, zmieńmy przede wszystkim... Może cięższy weźmiemy teraz. Tak. Ale na drugi tier. Może tak. Drugi tier nadal? Drugi tier? A co, chcesz jedynkę? Nie, no drugi. Nie, no drugi. No.
Czekaj, siła ognia 12, 20. Mają podobno. Ten jest najlepszy. Chwila, co się stało? Synchronizacja? No właśnie. Czekaj, 24. Dawaj, ten sam, on był fajny. Mówisz? Ho, no, gotowy. A może ten sam? Bitwa. Nie, czekaj, ja wezmę coś mocniejszego teraz. Dobra. Zaskoczę cię. Robisz. Dobra, proszę bardzo. Bitewka. Wziąłem T3HMC. T3HMC? Dokładnie. Ja tylko przypomnę, że link do gry macie w opisie i macie kod specjalny, dzięki któremu dostaniecie gratisy, jak go zrealizujecie. Mhm, bardzo fajne gratisy. Konta premium, czołg premium i... Super rzeczy. Super fajne rzeczy. I parę materiałów, dodatków. Tak. Mhm. Ej, patrz, mamy czołgi. Kolegów mamy czołgistów. Widzisz? Widzę, bardzo dużo czołgistów. Mieliśmy. Wcześniej graliśmy we dwóch, dlatego przegraliśmy. Myślę, że to nie przejdzie. Wiesz, że nikt nie uwierzy, że graliśmy. Wyzwałem posiłki. Stary, wytnę te ekrany zaczynające i dobra. Oni już zginęli. Dobra, okej. Dobra, spoko. To tam komentarz taki dodatkowy, że tam, kurde... Znowu, nie przyjechali, spóźnili się. Nie przyjechali. Wczoraj byli, a dzisiaj nie ma. Zobacz, jaki masz mały czołg, jak ja mam duży. Co ty wziąłeś za czołg? Ta ma, nie jest taki duży, nie przesadzę. Chodź. No, jest trochę lepszy. Troszeczkę mocniejszy jest, ta. Myślę, że tak. Zaraz sprawdzimy. Oj, tam... Mówimy o działku zamiast rakiet. No Boże, czemu hamujesz, stary? No, jaki typo! Uszkodzenia taranowania, dzięki. Nie moja wina, no proszę. Chłopie, wjechałeś mi w auto. No, co jest? Czemu się chowają za mną? Wow, no, zabity. Boże, nie żyję. Już? No cruiser wjechał jakiś tam, no... Wszyscy się za mną schowali, po prostu nie mogłem jechać przez chwilę. Do? Normalnie. Dobry mecz. No. Dobra, obserwuję cię. Dobra. W takim razie. Paweł, myślę, że... No dowal tylko jednego, jedyno właśnie. O, zabiłem go. Udało ci się. Wiesz jak ładnie? No. Kurde, to jest moc właśnie. Mówiłem, żeby nie jechać na prost. Mówiłem, żeby czwartego meczu nie robić. Mówiłem? Mówiłem, czwarty to przegramy. No czwarty to już przegramy bankowo. Tak, jak wcześniejszy wygraliśmy, no to wiesz. Pamiętaj, jakby to było wczoraj. No właśnie. Wow. A jakby to było przed chwilą? O, ktoś cię dostrzegł. No, ktoś mnie dostrzegł. Weź, chyba wiem kto. Też nie wiem jeszcze. Znaczy ja mówię, że... O, dobra, już nie żyję chyba. Wow. O, stary, co to było? Widziałeś? Kto do mnie strzelił? Nie wiem, wyjedź, zobacz. Nie. No co nie? Bądźżesz tym mężczyzną. Mogę, tu typa rozwalam. Albo mężczyznami właściwie, bo w czołgu właściwie to jest więcej niż jeden. Cała załoga mężczyzmów jest. Tak, jest cała załoga. Chyba oberwałeś. Tak, go tam zarekciłem. Mówisz? Wiedzą, gdzie jestem. O nie, co tu się stało? Widziałeś? No. Czołg spadł z góry i... Dziwne rzeczy się tu dzieją. Wziął i zginął. No. Straszna sprawa. Możesz jechać chyba. O. Możesz zjechać chyba. Dzięki, Paweł. Nie, wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Jeżeli chodzi o taktykę, to nigdy mnie nie słuchaj, wiesz? Nie, ja myślę, że wygrałeś. Ja zawsze jadę na prosto, wiesz. No. Nie będę się szczypał, no. No fajnie się gra, nie? Tak. Fajowo. Mhm. Oko giereczka. Nie no, dużo śmiechu mieliśmy. Któremu możemy cię ufać i z nim zagrajcie, nie? Tak, możecie mi zawsze ufać, jeżeli ten będzie chodzi o podpowiadanie, to... No, możesz jechać. Pawła. To tyle dzisiaj. Hejeczka. Trzymajcie się, Kajos. O rany.